przykus! Rany! Wasze kostiumy mnie poruszyły. Hej, on wygląda jak mój kuzyn George. Och, pycha, to naprawdę moje ulubione święto. Szczęśliwego Halloween! Szczęśliwego Halloween! Dobre zabawy, łobuziaki. Cukierka, bo przykus! Lizaki, to było do przewidzenia. Tak, przewidywalnie pyszne. No, kwaśne. Psikus, to był żart. To są wasze słodycze. Szczęśliwego Halloween! Uwielbiam Halloween. Czuję, jakby był stworzony na to święto. Tak w zasadzie to dokładnie tak było, Jack. To świetna zabawa. Kocham Halloween. Chciałbym, żeby było codziennie. Będzie tego więcej, jeśli pójdziemy żółtą ceglaną drogą. To całkiem fajnie brzmi. Żółta ceglana droga. Żółta ceglana droga. Ojej. Nie możemy iść żółtą ceglaną drogą, bo się skończyła. Może zamiast tego pójdziemy czerwoną drogą? To wspaniały pomysł! Pójdziemy czerwoną drogą! Nie róbcie tego! A co jest nie tak z tą drogą? Nikt nią nigdy nie chodzi. Nawet ja nie wiem, dokąd prowadzi. A wiem prawie wszystko o krainie Oz. Och, ona może być nawiedzona przez duchy i potwory. Jeśli będziemy trzymać się razem, nie mamy się czego bać. Chodźmy po więcej słodyczy! Nie idźmy tędy. Tu jest za ciemno. Mam coś, co się przyda. O, mam pewien pomysł. Dobrze używasz głowy, Jack. Chyba wolałem, jak było ciemno, bo tak widzę, czego się boję. Hej, patrzcie! Tam pójdziemy po słodycze. Nie, ten dom wygląda na nawiedzony. Chyba muszę zgodzić się z lwem, nie wygląda zbyt przyjaźnie. Ostatni jest zgniłym jajkiem! Zgniłym? Nie ma nic gorszego niż zgniła dynia. Bez względu na to, jak straszny jest ten dom, nie możemy puścić jej samej. Pamiętacie, co Dorotka mówiła nam o trzymaniu się razem? Hej, chłopaki, poczekajcie! O, słyszeliście to? Straszne. Lwie, ten dom nie jest nawiedzony. Ma tylko trzeszczący ganek. A, widzieliście to? To tylko przeciąg poruszył zasłoną. Co to było? Jest nawiedzony! Uciekajmy! Czekajcie! Zostawiliście wasze... Słodycze! Och, to chyba musi być ten psikus, o którym Dorotka mi mówiła. Wszystko w porządku? Toto? Tak, myślę, że tak. W porządku. Wiem, co ukoi moje nerwy. Słodycze. Ogromna garść słodyczy. Mamy cukierki? Ja nie mam. Myślałem, że ty je masz. Gdzie jest Jack? Tu jestem. Och, Jack, powiedz, że schowałeś słodycze w swojej wielkiej głowie. Cóż, chciałbym, żeby tak było. Ale to dwie wielkie łapy zabrały wszystkie nasze cukierki. Miałem nadzieję, że drwali i strach oddadzą mi swoje słodycze. W końcu oni nic nie jedzą. Przecież goście ze słomy i blachy nie jedzą. Jest tylko jeden sposób, żeby je odzyskać. Proszę tylko nie mów, że mamy wracać. Musimy wrócić do tego domu. Czułem, że coś takiego powiesz. Czy możemy puścić ją samą tylko ten raz? Proszę. Och. To chyba znaczyło nie. Halo? Przyszliśmy odzyskać słodycze? Tak, oddawaj słodycze! Hej, Jack, przecież ty też nie jesz słodyczy. No wiem, ale fajnie powiedzieć, oddawaj słodycze! Halo? Czy ktoś tutaj jest? Och, oby nikogo nie było, oby nikogo nie było! Potwór! To nie jest potwór. To tylko zwykłe rzeczy. Nie ma się czego bać, lwie. Mam przyjaciół, którzy tak wyglądają. Wcale się nie bałem. Tylko trzymałem Jacka, żeby się nie bał. Przecież jest nowy w naszej grupie. O, dzięki, stary. Thank you.
Obejrzyj kolejne filmy wideo i nie zapomnij zasubskrybować Bumeranga na kanale YouTube.